Dzień dobry, dzisiaj pierwszy, premierowy odcinek cyklu Wojciech Siryk o gospodarce. Obok mnie gościnnie wystąpią m.in. Milton Friedman, Johan Norberg czy, uwaga, uwaga, Arnold Schwarzenegger. Będę opowiadał o najbardziej kapitalistycznym, najbardziej wolnorynkowym miejscu na świecie. Bez wątpienia będzie ciekawie. Czołówka i zaczynamy. Nam zależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału. Agencja marketingowa Efektownia. Wsparcie w zakresie sprzedaży i promocji online. Sklep Nam Zależy. Najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nadrabiamy to, o czym milczą w szkołach. Myślę, że każdy, kto ma poglądy wolnorynkowe i kto próbował kiedykolwiek te poglądy rozpowszechniać, na pewno zetknął się kiedyś z takim kontrargumentem, mówiącym, że nawet jeśli to brzmi sensownie i logicznie, nawet jeśli to mogłoby przynieść dobre rezultaty, to są to po prostu nierealne w realizacji postulaty, więc nie ma sensu w ogóle tego rozważać, bo to się nigdy nie uda. Jeśli gdzieś kiedyś funkcjonował kapitalizm, to było to powiedzmy w Anglii 200 lat temu w trakcie rewolucji przemysłowej, to jest zamknięty rozdział i teraz współcześnie świat funkcjonuje zupełnie inaczej. Wolnego rynku nie ma, więc należy o tym zapomnieć. Taka opinia funkcjonuje i jest dosyć powszechna, a ja dzisiaj postaram się udowodnić, że to nie do końca prawda i weźmiemy sobie na tapet najbardziej wolnorynkowy, najbardziej kapitalistyczny organizm gospodarczy ostatnich dziesięcioleci, a mianowicie Hongkong. Rozpoczynamy w 1945 roku, czyli w momencie, w którym Hongkong, podobnie jak wiele miejsc na świecie, rozpoczął nowy etap swojej historii. Mowa oczywiście o okresie powojennym. A jak wyglądało życie w połowie XX wieku w Hongkongu? Pozwolę sobie odwołać się do fragmentów pewnej książki. Grzegorz Jaszuński, Smok z Tajwanu. Ale widziałem też w Hongkongu, i to w najbliższym sąsiedztwie tego bogactwa, największą nędzę, jaką można sobie wyobrazić. Według urzędowych danych, powtarzam, z 1957 roku około 300 tysięcy Chińczyków nie ma mieszkań. Jakże mieszkają? W niby chałupkach, niby budkach, skleconych byle jak z kawałków dykty, blachy czy szmat. Trudno zrozumieć, jak w czymś takim może się zmieścić cała rodzina. I to często wielodzietna. Jeszcze trudniej w czymś takim mieszkać. Te niby chałupki, przyklejone do zbocza pagórka, wyglądają z daleka dość malowniczo. Gdy się podchodzi bliżej, człowieka ogarnia przerażenie. Pokazano mi wioskę rybacką Aberdeen. Widziałem tam, że na wielu małych dżonkach i sampanach mieszkają całe rodziny, które tu rodzą dzieci, tu chorują i tu umierają. Najbardziej wstrząsająca jest żebranina małych dzieci. Na wpół gołe i umorusane bawią się w śródmieściu wprost na chodniku. A gdy przechodzi Europejczyk, wyciągają swe małe rączki. Widok takiego dziecka przy wejściu do wykwintnej restauracji dla białych na długo pozostaje w pamięci. Na pograniczu żebraniny umieściłbym także rykszarzy. Bosi i nędznie ubrani pędzą truchcikiem po ulicach, poruszając nogami tak, że nie wprawiają w ruch innych części ciała. W ten sposób podobno mniej się męczą. Rykszarze, którym policja nie pozwala używać rowerów, rzekomo ze względu na bezpieczeństwo ruchu, uwijają się między samochodami, narażeni na nieszczęśliwe wypadki. Wieczorem zaczepiają przechodniów jeszcze bardziej natrętnie niż tak liczne w Hongkongu prostytutki. Chyba wszyscy zgodzimy się ze stwierdzeniem, że nie było to wtedy najlepsze miejsce do życia. I tak sobie, w tych powojennych latach, ten nasz Hongkong spokojnie funkcjonował. Jeśli chodzi o model ekonomiczny, to był to taki zdecydowany kapitalizm, co przypisuje się między innymi sekretarzowi do spraw finansów tej kolonii, a mianowicie Johnowi Jamesowi Cowperthwaite'owi. I teraz płynnie przeskakujemy aż do 1980 roku, kiedy to Hongkong został odwiedzony przez Miltona Friedmana. Zobaczmy, co miał do powiedzenia. Dlatego przyjechałem tutaj, nad Morze Południowochińskie. Tu mamy niemal laboratoryjny eksperyment, co dzieje się, gdy rząd pełni jedynie podstawowe funkcje i pozwala obywatelom dążyć do własnych celów. Hongkong, miejsce niemal bez bogactw naturalnych, za jedyne można uznać wielki port. Brak bogactw naturalnych nie zahamował jednak szybkiego wzrostu ekonomicznego.
Statki zewsząd przybijają tu handlować, bo nie ma tu żadnych ceł, opłat na import czy eksport. Potęga wolnego rynku umożliwiła pracowitym mieszkańcom Hongkongu na przekształcenie jałowej skały w jedno z najlepiej prosperujących i odnoszących sukces miejsc w Azji. Jak Ameryka 100 lat temu, Hongkong w kilku ostatnich dekadach był przystanią dla ludzi poszukujących wolności i możliwości. Wielu z nich to uchodźcy z krajów, gdzie ograniczona jest wolność ekonomiczna i polityczna. Mimo gwałtownego przyrostu ludności, pomimo braku bogactw, stopa życiowa jest jedną z najwyższych w Azji. Ludzie pracują ciężko, ale sukces Hongkongu nie jest oparty na wykorzystywaniu pracowników. Zarobki w Hongkongu wzrosły 4-krotnie od czasu wojny i to po uwzględnieniu inflacji. Pracownicy są wolni, mogą pracować, kiedy zechcą, mogą zmieniać pracę. Rynek daje im tę szansę. Na pewno ktoś gdzieś jest skłonny zapłacić za te tanie plastikowe zabawki. Inaczej by ich nie produkowano. Konkurencja ze strony Korei Południowej i Tajwanu spowodowała, że produkcja tanich wyrobów stała się mniej opłacalna, więc biznesmeni z Hongkongu dostosowali się. Rozwinęli bardziej wyrafinowaną produkcję i nowe technologie, porównywalne do zachodnich czy wschodnich, a ich pracownicy posiedli nowe umiejętności. Zwyczajni mieszkańcy Hongkongu są beneficjentami tych wysiłków i inicjatyw. To prosperujące, dynamiczne miasto mogło powstać dzięki wolnemu rynkowi, najbardziej wolnemu rynkowi świata. Umożliwia on ludziom wejście w dowolną branżę, handel ze wszystkimi, kupowanie na najtańszym rynku świata, sprzedawanie na najdroższym. Ale najważniejsze jest to, że jeśli poniosą stratę, to na własny koszt. Jeśli odniosą sukces, zatrzymują zyski i to właśnie ta zachęta skłoniła ich do pracy, dostosowania się, oszczędności, do dokonania cudu. Ten cud nie został osiągnięty dzięki działaniom rządu, przez kogoś siedzącego w wysokim budynku i mówiącego ludziom, co mają robić. Stał się, bo pozwolono działać rynkowi. Ci ludzie łamią bariery między dwoma typami społeczeństw. To jest Low Wall, oficjalne przejście graniczne między Chinami a Hongkongiem. Po tej stronie granicy ludzie są wolni nie tylko gospodarczo, ale również prywatnie. Mogą mówić, co im się podoba, pisać, co zechcą i robić, co im się żywnie podoba, inaczej niż po drugiej stronie. Dlatego obywatele chińscy, którzy nie mogą dostać pozwolenia na wyjazd ze swego kraju, próbują uciec. Ryzykują życie. Wielu z nich je traci, ale nie powstrzymuje to innych od naśladowania. Niektórych przyciąga wysoki poziom życia w Hongkongu, ale dla większości najważniejsze jest naturalne pragnienie, by być wolnym. Ci, którzy dostają oficjalne zezwolenie na wyjazd z Chin, to szczęściarze. Będą mogli cieszyć się korzyściami wynikającymi z ekonomicznej wolności w Hongkongu. Co ważniejsze, zyskają też wolność osobistą. Osobista i polityczna wolność nigdy nie istniała i nie może istnieć bez wolności ekonomicznej. Ci z nas, którzy mieli szczęście urodzić się w wolnym społeczeństwie, są skłonni uznawać wolność za rzecz oczywistą. Uważają ją za naturalny stan, ale są w błędzie. Wolność to rzadka i cenna rzecz. Większość ludzi w historii i dzisiaj żyje w warunkach tyranii i ubóstwa, a nie w wolności i pomyślności.
Najprostszym sposobem pokazania, jak wielu ludzi ceni wolność, jest ich głosowanie nogami, gdy nie mają innego sposobu głosowania. Wszędzie na świecie jest bieda. Nie istnieje system doskonały. Nie istnieje system, który byłby w stanie zupełnie wyeliminować ubóstwo w dowolnym znaczeniu tego słowa. Pytanie, który system daje największe szanse? Który najlepiej pozwala biednym polepszać byt? Na te pytania historia udziela jednoznacznej odpowiedzi. Naprawdę nie znam żadnego wyjątku od zasady, że im bardziej wolny system, tym lepiej mają się zwykli, ubodzy ludzie. Co daje produkującym w Hongkongu ubrania dobre zarobki? Nie wysokie jak na standardy zachodnie, ale wystarczająco duże, by żyło im się lepiej niż większości ludzi na świecie. To nie rząd ani związki zawodowe. Ci pracownicy mają się dobrze, ponieważ ich praca jest konkurencyjna. Kiedy biznesmen popada w kłopoty, znika jakiś rynek zbytu albo powstaje nowy konkurent, są dwa wyjścia. Może zwrócić się do rządu o wprowadzenie ceł lub kwot przywozowych czy innych restrykcji nakładanych na konkurencję, albo dostosować się. W Hongkongu pierwsza opcja nie istnieje. Hongkong jest zbyt uzależniony od handlu zagranicznego, w związku z czym rząd musiał po prostu przyjąć politykę całkowitego braku interwencjonizmu. Taka zasada jest twarda dla jednostek, ale niesłychanie zdrowa dla społeczeństwa. Tylko przedsiębiorcy zdolni do zaadoptowania się, elastyczni i potrafiący się dostosować, utrzymują się i tworzą miejsca pracy dla pozostałych. Całkowity brak taryf czy innych restrykcji w handlu to główne przyczyny, dzięki którym Hongkong był w stanie zapewnić tak szybki wzrost standardu życia swoim mieszkańcom. W tym wszystkim rząd Hongkongu odgrywa ważną rolę, nie tylko przez dokonania, ale też poprzez to, od czego się powstrzymał. Rząd zagwarantował, że prawa będą egzekwowane, a umowy respektowane. Stworzył warunki dla funkcjonowania wolnego rynku. Ale co najważniejsze, rząd nie próbował narzucać kolonii kierunków aktywności ekonomicznej. Żaden urzędnik państwowy nie mówi tym ludziom, co robić. Mają swobodę kupowania od kogo zechcą, sprzedawania komu zapragną i pracowania dla kogo mają ochotę. Zdaje się to chaotyczne i takie jest, ale jednocześnie to system dobrze zorganizowany przez bezosobowe siły wolnego rynku. W tym programie stawiasz tezę, że wszędzie, gdzie jest mniejszy wpływ rządu i bardziej wolny rynek, jest wyższa stopa życiowa. Tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że są lepsze warunki dla uboższych. Lepsze warunki dla uboższych. Przyjmuję to. Prezentujesz w reportażu, że warunki w Hongkongu są lepsze niż, dajmy na to, w Stanach Zjednoczonych, co jest oczywistą nieprawdą. Stawiasz tezę, że Hongkong jest bardziej wolny niż Stany Zjednoczone. W istocie Hongkong jest bardziej wolny. Czy z tego wniosek, że warunki dla biednych ludzi w Hongkongu są lepsze niż w Stanach Zjednoczonych? W to nie wierzę. Jest tak tam, gdzie da się to porównać. To ważne zastrzeżenie. Hongkong oczywiście startował z daleko niższej pozycji. Gdybym porównywał warunki w Hongkongu w roku 1945 czy 1950 z warunkami w Stanach Zjednoczonych z lat 1820 czy 30, miałbyś znacznie bliższe porównanie. Jak mówi David, głównym wrogiem wolnego rynku jest czyjś interes. To społeczność biznesowa jest głównym wrogiem, a problem polega na tym, aby doprowadzić do tego, żeby szerokie warstwy społeczne zrozumiały znaczenie wolnego rynku, żeby umiały się obronić przed zniszczeniem przez społeczność biznesową z ich taryfami, kwotami, specjalnymi klauzulami itd. Czyli jednak się da. Jak na dłoni widzimy niezwykle liberalny model gospodarczy we współczesnym świecie. Te fragmenty pochodzą z cyklu Wolny wybór autorstwa Miltona Friedmana. Myślę, że każda osoba o wolnorynkowych poglądach i nie tylko o takich poglądach, myślę, że każdy, kto interesuje się gospodarką, powinien obejrzeć ten, chyba mogę użyć takiego słowa, klasyk. Zachęcał do tego m.in. wspomniany wcześniej Arnold Schwarzenegger. Nazywam się Arnold Schwarzenegger. Chcę zająć Wam chwilę, by Was do czegoś przekonać.
Chciałbym, żebyście obejrzeli telewizyjną serię doktora Miltona Friedmana, Wolny wybór. Ten serial zmienił moje życie. Doświadczenia tak ważnego nie powinno się zatrzymywać wyłącznie dla siebie. Ja chciałbym podzielić się nim z wami. Mieć wolny wybór znaczy dla mnie mieć swobodę podejmowania decyzji, prowadzić wolne życie, dążyć do osiągania własnych celów, podążać za marzeniami, nie czując oddechu rządu na karku ani ich presji. Dla mnie tym był przyjazd do Ameryki. Pochodzę z socjalistycznego kraju, w którym rząd kontroluje ekonomię. To kraj, gdzie już 18-latkowie rozmawiają o emeryturach. Ale ja chciałem więcej. Pytanie, co dalej działo się z Hongkongiem. Przeskakujemy o kolejne kilkadziesiąt lat. To miejsce, tak co do zasady, nie zmieniło swojego modelu ekonomicznego. Oczywiście pewne zmiany zaszły, pojawiło się jednak trochę więcej rządu w życiu obywateli, ale Hongkong przez kolejne dekady niezmiennie zajmował pierwsze miejsce na świecie w rankingu wolności ekonomicznej. Te same miejsca, które odwiedzał Milton Friedman, po kilkudziesięciu latach odwiedził Johan Norberg. Zobaczmy, co pokazał i co powiedział właśnie w Hongkongu. Atmosphere of incentive that has induced him to work, to adjust, to save, to produce a miracle. And what a miracle it's been. Friedman was standing next to the tallest building on the skyline. And just look at that skyline now. There are more skyscrapers here than in all of New York City. Between 1950 and 2000, Hong Kong's GDP per capita increased more than 10 times. Friedman concluded that this success was due to the free market. This hasn't been achieved by government action, by someone sitting in one of those tall buildings telling people what to do. It's been achieved by allowing the market to work. Podsumowując, jak na dłoni widzimy niebywale liberalny model gospodarczy i jednocześnie niesłychanie szybki wzrost gospodarczy. Awans hongkońskiego społeczeństwa, który odbył się w ramach bardzo kapitalistycznego systemu gospodarczego, jest niezaprzeczalny. Polecam jeszcze mój film z Hongkongu, zatytułowany Hongkong, stolica światowego kapitalizmu oraz pewien brytyjski film o Hongkongu i o wspomnianym przeze mnie szkockim sekretarzu do spraw finansów, Johnny Cowper-Twight. The man who is widely credited with transforming Hong Kong was a Scottish civil servant called John Cowper-Twight, who took over as financial secretary here in 1961. Cowper-Twight was an old-fashioned classical liberal. It is said he slept with a copy of Adam Smith's Wealth of Nations by his bed. He believed the best thing government could do was as little as possible. John Cowper-Twight was a private man, humble, publicity shy. He'd been quite embarrassed at the thought of being cast in bronze. But if there's one person responsible for the economic miracle in Hong Kong, it's him. Why do you have a statue of John Cowper-Twight in your office in Hong Kong? Because he's my hero. He set the roadmap for us to go and create the last 50 years prosperity in Hong Kong. Cowper-Twight believed tax was a terrible imposition and an obstacle to growth. So he scrapped lots of taxes and limited income tax to just 15%. Today, still, taxes are low and paid only by the better off. Most people in Hong Kong pay no tax. The effect has been amazing. By having a lower tax, there's more incentive for the people to make more money and for the economy to become more prosperous. When you tax people, you're actually punishing success. The higher the taxes, the more punishment you put on success. This is one thing that you don't want to do. If you want people to success, you don't punish them, you don't tax them. This is the basic lesson we learned here. So how long does it take them to grow this big? Jimmy Lai escaped from communist China as a boy and came to Hong Kong with a dollar in his pocket. He's now the billionaire founder and head of one of China's biggest media companies. It's amazing. You know, you feel all the energy all of a sudden. You know, you feel that, you know, there's nothing to stop you. And that's what John Cowper-Twight has given this praise. The aspiration, the hope, and the energy. John Cowper-Twight is one of my favorite civil servants, probably, in fact, my favorite civil servant of all time. Cowper-Twight went out there as a civil servant, and his job was to keep Hong Kong under control, but otherwise not to do anything.
And he had the good sense not to do anything. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za Waszą uwagę. Gorąco zachęcam do rozwinięcia opisu tego filmu, ponieważ zostawiam tam wiele interesujących odnośników związanych z tym wszystkim, o czym dzisiaj mówiłem. Jeżeli będzie potrzeba, bardzo chętnie omówię Hongkong jeszcze bardziej, ponieważ dzisiaj tak naprawdę był to odcinek bardzo ogólny i skupiłem się przede wszystkim na tym argumencie, który mówi, że kapitalizm jest z jakichś tam względów po prostu współcześnie nierealny. No nie. Jak widać, jest jak najbardziej możliwy. Zachęcam do zadawania pytań, zachęcam do komentowania. Tak jak mówię, myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby trochę więcej porozmawiać o Hongkongu. Przypominam, że Nam Zależy można wspierać w serwisie Patronite i przypominam oczywiście o naszym sklepie z najlepszymi na rynku książkami gospodarczymi i biznesowymi dla najmłodszych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli chcesz, żeby Twoja firma została partnerem kanału Nam Zależy lub jeśli chcesz wystąpić na naszym kanale, zachęcamy do kontaktu.